ciągle tylko w przyszły czas, wypatrując ile nam przyniesie, co będzie, jak lepiej i kiedy wreszcie będzie. Nieustannie wróżąc z cudzych kart, nie wiesz nawet ile wciąż umyka, przez palce ucieka, ucieka. Ponownie. Cześć. Cześć, witamy cię. Siemasz, jak masz na imię? Tobiasz, byłem w drugiej edycji u was. Ale byłeś już jako uczestnik, czy...? Jasne, jako uczestnik, tak, tak, tak. A dokąd zaszedłaś? Dotąd, tak jak dzisiaj. A, czyli jeszcze nie... Aha, czyli to trochę pamiętali cię, jakbyśmy czyli pracowali doniekąd. Razem. Tak. Powiem ci, dlaczego ja się nie odwróciłem, okej? Okay? Okay. Powiem ci tak, te twoje vibrato powoduje, że czasami nie wiadomo w jakiej tonacji jesteś i to taka jest nieznośna maniera, wiesz? Może się podporządkowałeś w piosence troszkę za bardzo. Pokazałeś, że masz wysoki, fajny głos, że masz dużą skalę, tylko spróbuj to utemperować, nie szastaj tym vibratami i po prostu pomyśl sobie, żeby śpiewać bardziej męsko. Nie zarzucam ci, że śpiewasz jakoś kobieco czy coś. Rozumiem. Tylko chodzi o to, że mężczyzna jednak powinien trochę być mniej ozdobnikowy, wiesz? Nie ozdabiaj, śpiewaj prosto. A ja mam takie pytanie jeszcze. O, proszę. W sumie mam marzenie i tak sobie obiecałem, że zapytam o to, jeśli nikt się z państwa nie odwróci. Czy ja bym mógł usiąść na tym krześle i też się odwrócić razem z państwem? Byłoby cudownie. Czy możemy ci zrobić taką przyjemność? Chodź, siadaj. Chcesz obrócić się? Chcesz moje okulary też? Proszę. Tu mam takie różne... Jest możliwość dania Tobiaszowi szansy spełnienia marzenia i odwrócenia się na krześle. Tu jest moja teczuszka, proszę. Teraz jesteś Justyną Steczkowską na chwileczkę. Nie, panem profesorem. Uwaga, proszę. Jedziemy. Odwróć się fotel ładnie.